Pokémon Go porzuciłem, bo moje serduszko teraz należy do Wiedźmina. Ale czy moje serduszko będzie dzisiaj należało do Ly? Nie no, wątpię. Ale sprawdźmy, nie? WTF! 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 Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale Ly! Pokémon Go! Tak jak mówię, Pokémon Go kiedyś grałem bardzo, bardzo ambitnie. Nawet dwa konta posiadałem po to, by móc te gymy zdobywać i tak dalej. Jednakże Monster Hunter Wiedźminowy, no po prostu moje serduszko skradł. Jeżeli też gracie w Monster Huntera, gdzieś tam w opisie rzucę wam mój kodzik. Zapraszajcie mnie do znajomych, bądźmy kumplami w tej grze, chociaż akurat niedużo to tam wnosi. No ale, ale bądźcie. Magnemite, moi drodzy, zestaw, który już dawno gdzieś tam dostałem. Klocki Ly, nie wiem, czy już kiedyś u mnie pojawiły, czy nie. Jeżeli się pojawiły, macie teraz odnośnik w narożniku. Jak widziałem, było kilka opcji. O Jezu, Pikachu wygląda strasznie. Teraz widzę chyba, czemu ktoś, kto wybierał dla mnie te klocki, wybrał Magnemite'a, bo on chyba wygląda stąd najlepiej. Spójrzcie, Charmander też źle, Squirtle, o Jezu, jak to źle wygląda. No jeszcze Bulbasaur wygląda w miarę spoko i Oddish. Ale no te trzy główne, które dostawaliśmy w grze, nie pamiętam, to było Red chyba, czy którym, Pokémonach na Game Boya, to jakby wyglądają po prostu strasznie. Jak wyglądają same klocki, bo konstrukty nie wyglądają zbyt dobrze, no to już się okazuje, w środeczku otwarliśmy sobie oczywiście opakowanie, mamy instrukcję, która o dziwo, no nie jest za bardzo zmięta, rzekłbym, a nawet jak na Chińczyka wyjątkowo prosta. Można by rzec, klocków nie ma tu nie wiadomo ile i wyglądają przez opakowanie całkiem przyzwoicie. Tutaj też można by rzec, można by dodać. Natomiast zobaczmy, jak to się ma oczywiście po otwarciu, bo nie chwalmy kloca przez wór, prawda? Co tam się w środku ukrywa? No w środku, powiem szczerze, no nie wygląda to kolorystycznie. Mógłbym się nabrać Lego. Kolorystycznie troszkę odbiegają od Lego, ale i przede wszystkim też taką... No nie jestem wielką tandetą trącą, ale no widać, że to nie jest Lego, chociaż będzie tu ten element był. No przez takie nie do końca proste, a chociażby jak tutaj te białe elementy i tak dalej. No nie jest to oczywiście Lego, ale tego spodziewaliśmy się od samego początku. Czy może on być substytutem Lego i jak się sprawdzają? No to zaraz zobaczymy sobie po oczywiście zbudowaniu i po tym jak... no będę miał to przede wszystkim w rękach i będę w stanie to przetestować. Dajcie mi sekundę. No i powiem wam tak, konstrukt jest już zbudowany i aż mnie dziwi, że został mi jeden element, bo czuję, że nie powinien, aż bo dziwnie, no ale może jednak. Jak się to budowało? Nie do końca przyjemnie, ale też nie do końca źle. Odcisków na palcach nie mam, lekko za mocno trzeba było te klocki wciskać, ale nie był to jeszcze ból. Bardziej mnie bolało, że ta instrukcja szczególnie w tą stronę się tu zwijała i musiałem walczyć co chwilę z tą instrukcją. Nie wiem, na ile to było widać, bo nad zestawem dosłownie stałem. Innymi słowy, no z budowy nie to przyjemność, ale bardziej nieprzyjemność, bo tym bardziej, że konstrukt nie jest jakiś nie wiadomo jak łatwy w budowaniu i nie jest też jakiś w sensie estetyczny i tak dalej. No jak to wygląda, sami widzicie. Chciałbym mieć coś takiego na półce? Czemu nie? Zdecydowanie na pewno bardziej chciałbym mieć to na półce, niż się tym bawić, bo no tak średnio, no, no da się tym jakoś bawić, oczywiście. Ale przypuszczam, że no właśnie miałem mówić, lekko to trypne i będzie to w jakiś sposób odpadało. Już nie wspominałem o tym, że spójrzcie to, no bo oczywiście to ma tworzyć ten magnes, ale to nam się tutaj w ten sposób bardzo łatwo przekrzywia. I jakby na ten jeden stud nie jest w stanie tego pięknie utrzymać, a to też powinno się w całości tutaj przekrzywiać. W związku z tym ten mechanizm nie jest godny pochwały, to absolutnie. To oko też mogłoby być, uważam, trochę lepsze, troszkę, wiecie, no dokładniejsze, lepiej zrobione, jakiś nadruk może czy coś tutaj można było fajniejszy zrobić, dlatego tak jak mówię, bardziej bym to widział na półce, niż w rękach w zabawie. Poza tym nie mamy tu ukrytych żadnych opcji bawialnych ani nic, ale też ciężko mi sobie w takim małym konstrukcie to wyobrazić. No można to trzymać w rękach, można tym latać, klocek jakościowo nie jest zły, no nic mi tu w rękach nie pękło, nic mi tu w rękach się nie złamało, ale nie jest to też jakieś popisowe coś. Od klasyczny średniak chiński rzędu 5, 6 na 10. No nic specjalnego po
prostu. Dodatkowo, no, te magnesy ok, budowane, no, takie stricte ciupcianie, małe budownictwo i tak dalej. Żeby to było zrobione z jakichś unikatowych elementów, może jakaś pochwała by tu była większa. Tymczasem, no, mogę trochę tu od spodu pochwalić, że pokombinowano z tymi jumperami, troszkę tutaj tak pobudowano fikuśnie, typu na przykład widzicie, że tutaj, o, jumpery, musimy dać na spód. Coś tam ktoś kombinował, ktoś jakiś przebłysk miał, próby starania, ale, no, nie do końca wyszło, że to pewnie nie do końca mógł z takimi klockami, jakimi tutaj dostał, bo i też jednak trochę ta kanciasność, no Magnemite przecież nie był aż tak kanciasty, to tu powinno być jakoś ciekawie wykończone, zresztą tutaj z każdego boku też, i w sumie im dłużej patrzę ten model, tym mniej mi się podoba, więc jeżeli on chce zostać tutaj na poziomie 5-6 na 10, to myślę, że powoli czas kończyć te recenzje, no sorry Ly i Magnemite, bo po prostu z każdą sekundą jednak tutaj tracisz. Na półce, mówię, nie wyglądałoby to źle, jeżeli jakiś nasz kolega by to z daleka oglądał za gablotą w szybie, no to może by powiedział, no, no spoko jakby, nie, no spoko ten Magnemite, taki nie za fajny, ale no, no nie umiera się od niego, ale klasyczny, moi drodzy, średniak, klocki jakościowo, tak jak mówiłem, złe nie są, trzymają się w miarę spoko, buduje się minimalnie zbyt ciężko, nie ma jednakże tragedii, konstrukcyjnie mogło być ciut lepiej, mogło być ciut ciekawiej, swoją drogą teraz widzę, że on w ogóle tak powinien być, no tak powinien właśnie być, ale za to podstawkę robi też świetnie, zresztą nawet tą podstawkę był tak przestawiony, przecież był tak, ale jako to robi lepiej jako podstawka niż to zdecydowanie, bo to widzicie w ogóle, no chyba, że wtedy się komuś bardziej podoba. W sumie tak też nie jest źle. Nie jest też źle, jeżeli zostawiacie na moim kanale subskrypcję, nie jest też źle, jeżeli widzieliście inne filmy na moim kanale i nie jest też źle, jeżeli będziecie oglądać te w przyszłości, dlatego wiecie, co teraz robić. Ja wam się dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale, no i mam nadzieję, że oczywiście widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!